Panie trenerze, jak pan oceni mecz przed nami trener Piaseczna Bartosz Kobza? 6 bramek to rzadko się zdarza. Mecz typowy, otwarty, bardzo otwarty, bez gry w defensywie, chociaż jeden i drugi zespół chciał grać nisko, to tak się poukładał mecz, że bo szybko bramki strzelone, musieliśmy się trochę odkryć. Przysłucha tak samo w pewnych momentach mogła spokojnie utrzymać się przy piłce, ale też szukała następnej bramki. I przez to, że mówię bardzo słabo jedni i drudzy w defensywie, to tyle bramek wpadło. Czy kogoś w tym meczu może pan wyróżnić? U siebie oczywiście wyróżnię. Znaczy, przede wszystkim chcę podziękować chłopakom za to, że 3 razy podnieśliśmy się z wyniku dla nas niekorzystnego. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, ale na wyróżnienia chyba w tym meczu dzisiaj nikt nie zasłużył. U pana w drużynie to taka mieszanka rutyny z młodością. Tak to wygląda mniej więcej. Mniej więcej staramy się trochę tej młodzieży też wprowadzać, ale to powoli. Jest tak ciężka liga, że musimy to też wyważyć. Nie możemy też cały czas tylko samą młodzieżą, albo cały czas samymi doświadczonymi, dlatego chcemy to połączyć. Na razie wychodzi tak, jak wychodzi. Mam nadzieję, że w następnych meczach będzie to dużo lepiej wyglądało. Panie trenerze, Łukasz Wiśnik, trener Oskara Przysucha. No dziś niestety na trybunach, jak pan to widział z trybun, no 3 razy prowadziliście i 3 razy was doszli. No dokładnie tak. Z trybun widać jeszcze lepiej to, co się dzieje z góry na boisku. No 3 razy prowadziliśmy, to najbardziej boli dzisiaj. Po meczu najbardziej to boli. Wyśmienity początek spotkania, 2-3 minuta prowadzimy. Dajemy sobie łatwo strzelić bramkę na 1-1. Początek drugiej połowy znów wyśmienity, strzelamy na 2-1 i po raz kolejny zbyt prosty błąd. Dajemy sobie strzelić kolejną bramkę na remis. No i wydawałoby się, że gdzie strzelamy w bramkę w 81, drugiej minucie na 3-2, to tego zwycięstwa już nie powinniśmy sobie dać wydrzeć. Jednakże gdzieś jakiś błąd, akcja zaczepna. Można byłoby się gdzieś doszukiwać również błędu sędziego w tej akcji, gdzie uważam zawodnik, nasz zawodnik przy strzale Patryka Zycha, Oleg Bojanowicz, był faulowany. No ale to jest moja gdzieś opinia. W każdym bądź razie gwizdka nie było i bramka zaliczona. 3-3. Zdecydowanie za łatwo tracimy te bramki w defensywie dzisiaj. Tym bardziej, kiedy 3 razy prowadziliśmy, to wynik remisowy mimo wszystko boli. A jakieś optymistyczne akcenty z tego meczu? Tak, oczywiście, że są, bardzo dużo jest, bo mimo wszystko prowadziliśmy 3 razy, więc to jest bardzo optymistyczny akcent. Biorąc pod uwagę to, że po raz kolejny mamy dzisiaj 5 zawodników, dysponujemy kadrą 15 zawodników w dzisiejszym meczu. Piłkarsko uważam, w przebiegu całego meczu wyglądaliśmy dużo lepiej od Piaseczna. No cóż, no brakło może troszeczkę szczęścia, może konsekwencji w tym wszystkim, ale jak najbardziej optymistycznie, tak jak powiedziałem, no nie baliśmy się grać, tworzyliśmy sytuację. Kreowaliśmy te sytuacje, strzeliśmy z nich kilka bramek, poprawiamy teraz, pracujemy nad defensywą, żeby tych bramek nie tracić w tak łatwy sposób i szanujemy punkt, z pokorą podchodzimy do każdego spotkania i tak samo będziemy jechać z dużą wiarą do KTS Weszło. Punkt cenimy w tej lidze, każdy punkt jest na wagę złota.